Mod na Euro 2024 pozwala także nam zagrać w Copa America i dodaje reprezentacje, które na tym turnieju grają. Turniej ważny, gdyż to ostatnie Copa America Messiego. Czy uda mu się je wygrać? Czy może jednak Brazylia z Viniciusem i młodymi gwiazdami wygra ten turniej? Zobaczymy już w dzisiejszym odcinku w symulacji VA Sports FC24. A więc tak jak mówiłem, w dzisiejszym odcinku symulujemy Copa America, zobaczymy kto wygra i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli takie odcinki Ci się podobają, to staw łapkę w górę, subskrypcję, jakiś fajny komentarz. I cóż, jeżeli dobijemy dzisiaj 150 w górę standardowo, to będzie naprawdę wyśmienicie. No i wyzwanie, karta na odcinku nie z Copa America, ale z Euro, więc napiszcie jak się zawodnik nazywa. Jeżeli napiszesz dobrze, to przypnę Ci serduszko, odpowiem na komentarz, a teraz już nie przedłużam i zapraszam Was do odcinka. A więc tak, jesteśmy w naszej symulacji, przechodzimy do grupy A, czyli na sam początek Argentyna, Kanada, Chile oraz Peru. Argentyna broni tej tytułu i szczerze mówiąc mój faworyt oraz ulubiona reprezentacja, między innymi ze względu na Leo Messiego. Więc cóż, przejdźmy do pierwszego meczu, gdzie właśnie Argentyna podejmie Chile. No, reprezentacje te mają dosyć sporą historię. Raz chyba finał przez to Argentyna nie wygrała, albo półfinał, nie pamiętam już dokładnie. Ale cóż, Argentyna kontra Chile w pierwszym meczu, bezbramkowy remis, co pewno nie jest na korzyść Argentyny, oraz tym bardziej Chile, chociaż tutaj Chile na pewno więcej zyskuje niż Argentyna. To trzeba się umówić. Ale w każdym meczu był remis i tylko, że Peru z Kanadą zremisowało 2-2, więc tak to wygląda. No i teraz Argentyna kontra Peru. No i nie czarujmy się, tutaj Argentyna powinna wygrać, jeżeli myśli o wyjściu z grupy. A jest to drugi remis, Venero, Julian Alvarez, Di Maria oraz Rui Diaz. Więc cóż, to czy żeby sensacyjnie Argentyna mogła nie wyjść z grupy? Jest to bardzo możliwe. Nie, wszystkie reprezentacje remisują tak naprawdę, więc no teraz mecz z Kanadą może być najważniejszy, no chyba że trzeci remis. Więc widzimy grupa mocno remisowa na sam początek i teraz Argentyna kontra Kanada. Wygrywają 3-0, Julian Alvarez, Di Maria oraz Otamendi. Messi bez bramki, Jonathan Davis nie trafia do rzutu karnego. No i Argentyna raczej powinna wyjść chyba z grupy, no tak mi się wydaje. I wychodzi z pierwszego miejsca, drugim miejscu Chile, Kanada oraz Peru żegnają się z turniejem. Najwięcej bramek Di Maria, Rui Diaz oraz Alvarez, to czyli widzimy Di Maria na samym końcu, jest naprawdę bardzo dobrze. Więc cóż, więc Argentyna zagra z drugą drużyną z grupy B, Chile z pierwszą drużyną, więc cóż, to prezentuje się to na razie według mnie dobrze. Zobaczymy jak to będzie wyglądało też dalej, no ale na razie Argentyna może być spokojna, bo trafi na tą słabszą drużynę, no chyba że następna grupa potoczy się gorzej, no ale zobaczymy co to będzie. No i przed nami grupa B, Ekwador, Jamajka, Meksyk oraz Wenezuela. No tutaj wydaje mi się, że Ekwador oraz Meksyk powinni wyjść z tej grupy, no ale zobaczymy jak to będzie w końcu. Lozano, Jimenez, no pamiętamy jeszcze skład Meksyku z Mistrzostw Świata w Katarze, gdzie Polska z nimi grała, więc pierwszy mecz Meksyk kontra Jamajka. No jeżeli tutaj Usain Bolt nie strzeli jakieś bramki, no to raczej powinno się udać. I 3-0, Raul Alvarez oraz Lozano. Raul Alvarez sobie brzmi jak to było imię i nazwisko zarazem, no ale mniejsza z tych moich super ciekawostek. Ekwador remisuje z Wenezuelą, więc Meksyk na razie jest blisko awansu z pierwszego miejsca. Teraz Meksyk kontra Wenezuela, czy uda się tej pokonać, czy może jednak Wenezuela mocno zaskoczy? Jest remis, Jimenez oraz Torre Grossa, no na sam koniec tak naprawdę Meksyk tutaj remisuje, więc wszystko w tej grupie chyba się jeszcze może wydarzyć. No, Wenezuela 2 punkty, Meksyk 4. Raczej tak będzie na pierwszym miejscu dokładnie. Jeżeli teraz wygra z Ekwadorem, no to nie będzie musiał grać z Argentyną, tylko z Chile. No ale zobaczymy, czy może Ekwador tutaj zaskoczy. Tak się nie dzieje, Antuna, Lozano, Alvarado, Alvarez z bramkami, więc no Meksyk wychodzi z pierwszego miejsca. No chyba większego zaskoczenia w tym przypadku nie ma. Jamajka remisuje z Wenezuelą. No i z drugiego miejsca wychodzi Wenezuela, więc Ekwador nie wychodzi, więc Meksyk zagra z Chile, Wenezuela wraz z Argentyną, więc to cóż, no chyba ta Argentyna, nie faworyzując, ma duże szanse na wyjście z pierwszego, a czy wejście do półfinału, od razu z tego ćwierćfinału. No ale czy tak będzie, no to się już zaraz też przekonamy, ale przed nami jeszcze dwie. No i przed nami grupa C, Boliwia, Panama, Stany Zjednoczone oraz Urugwaj. No tutaj według mnie, jeżeli Urugwaj i Stany Zjednoczone nie wyjdą z grupy, no to symulacja nie będzie miała sensu, bo to już będzie duża losowość. No w Urugwaju Darwin Nunes, Valverde, Jimenez, Muslera. Przypomina o naszym byłym przyjacielu YouTube'owym niestety. Oraz Araujo na prawej obronie. No, czy na prawej obronie sobie poradzi? Zobaczymy. No, Urugwaj kontra Boliwia. 1-0, Fede Valverde z bramką. No i całe tutaj 3 punkty są dla nich, a Stany Zjednoczone rozbijają Panamę 4-1. No i to staje na pierwsze miejsce na ten moment. No i teraz Urugwaj kontra Stany Zjednoczone. Tutaj ta różnica bramek może nie pomóc, jeżeli Urugwaj sobie poradzi. Nawet dwie najmocniejsze drużyny. I wynik 2-1 dla Urugwaju. Fede Valverde, Ferreira oraz Darwin Nunes. Więc no to Urugwaj prawdopodobnie z tego pierwszego miejsca wyjdzie. Na razie no, jeżeli miałby być 4, to raczej faworyci wychodzą. Teraz Urugwaj kontra Panama. No
raczej tak mi się wydaje, że Stany Zjednoczone powinny tutaj wyjść z drugiego miejsca, no ale zobaczymy. Urugwaj, Panama, remis 1-1, Darwin Núñez, Fajardo z bramkami. No i tym samym chyba no, wiemy, kto z tego drugiego miejsca, z pierwszego miejsca wychodzą z pierwszego miejsca Urugwaj, z drugiego Stany Zjednoczone, najwięcej bramek Pulisic, 4 dla Stanów Zjednoczonych. No czyli dosyć mocny wynik, Fede Valverde 2 oraz Orlien 3, no ale to Panamie niestety nie pomogło, Boliwia jako jedyna bez punktu. Więc cóż, no Urugwaj na pierwszym miejscu, Stany Zjednoczone na drugim, no i któryś z tych reprezentacji prawdopodobnie zagra z Brazylią, więc nie będzie miała łatwo, bo na pewno jest to faworyt do wygrania tego turnieju. No i przed nami ostatnia grupa, Brazylia, Kolumbia, Kostaryka oraz Paragwaj, czyli dosyć zbliżone reprezentacje oprócz tej Brazylii. Reszta takim samym poziomem bym nawet powiedział. No i cóż, pierwszy mecz Brazylia-Kostaryka, widzimy tutaj Brazylia w pełni licencjonowana. Więc cóż, to przechodzimy do pierwszego wyniku. 3-1 Vinicius, Gabriel Jesus, Bentente oraz Vinicius Junior, więc wini dwie bramki już w pierwszym meczu. No i cóż, tutaj Stany Zjednoczone chyba muszą się przygotować do tą Brazylię, no bo wątpię, że nie wyjdą z pierwszego miejsca. Kolumbia remisuje z Paragwajem, więc to także nie na korzyść nikogo. No i teraz Kolumbia kontra Brazylia, tylko tutaj mi się wydaje, że Brazylia może się wyłożyć, ale tak się nie dzieje. Vinicius z bramką, Rodrigo, Neymar nie strzela karnego, Vinicius oraz tutaj czerwona kartka i Campos z bramką. Jest tutaj dwie szybkie bramki na remis, no ale to i tak nie pomaga zbytnio Kolumbii. Alisson jeszcze z kontuzją tak w ogóle, więc pewnie Ederson wejdzie w jego miejsce. Paragwaj 4 punkty i tak naprawdę teraz Brazylia, jeżeli przegrałaby ten mecz, to nie ma konieczności, że wyjdą z grupy z pierwszego miejsca. Jak się okaże, remis Rodrigo, czyli Rodri, nie, to Rodrigo, przepraszam, Sosa, Rodrigo oraz González, więc remis na sam koniec, no a to i tak daje Brazylii wyjście z pierwszego miejsca, z tego co kojarzę. I naprawdę dokładnie, Paragwaj wychodzi, Kolumbia w ogóle najgorzej, więc to jest duże zaskoczenie. No widzimy tutaj duet z Realu Madryt, Alisson naprawdę świetnie. Więc cóż, no Argentyna zagra z Wenezuelą, Chile zagra z Meksykiem, Urugwaj zagra z Paragwajem oraz Brazylia zagra z USA. Więc te mecze będą naprawdę według mnie bardzo ciekawe, więc przechodzimy do ćwierćfinałów, gdzie poznamy pierwszych półfinalistów. A więc tak, przed nami pierwszy mecz ćwierćfinałowy, Argentyna kontra Wenezuela. No jeszcze i Argentyna tutaj nie wygra, to się bardzo mocno dziwię, więc Argentyna-Wenezuela 3-1, Otamendi, Romero z czerwoną kartką, Julian Alvarez oraz Julian Alvarez, Machis nie strzela karnego, Cuillada strzela bramkę, więc nie ma czystego kąta, ale Argentyna wita się w półfinale. No i cóż, no będzie to pierwsza drużyna, która zagra w półfinale, no mecz, tak naprawdę nie oszukujmy się, do przewidzenia było, że go wygrają, Messi bez bramki w czwartym meczu, no ale zaraz poznamy drugą drużynę, która będzie rozstawiała te półfinały. No i chwila prawdy, Chile czy Meksyk? Która z tych reprezentacji będzie tutaj rozstawiona jako w półfinale, bo wiemy, że oczywiście Argentyna z Chile nie zagra. Alexis Sanchez w ogóle w Chile jeszcze gra, bo zapomniałem, że on jeszcze w ogóle jest piłkarzem, tak szczerze, ale mniejsza z tym. Chile kontra Meksyk i wygrywa Meksyk, więc drugim półfinalistą będzie Meksyk. No i Argentyna może trafić na Urugwaj, Meksyk zaś może trafić na Brazylię, więc zobaczymy jak to będzie. Bramki strzela Romo, Alexis Sanchez, Jimenez, Lozano oraz Alexis Sanchez, więc pomimo dużo bramek Alexisa Sancheza, no nie udaje im się awansować. No i w następnej symulacji poznamy kto zagra z Argentyną w tym półfinale, więc no cóż, to szkoda Alexisa Sancheza, no ale tak już po prostu czasami bywa. No i kto zagra z Argentyną, Urugwaj czy Paragwaj? No Argentyńczycy pewnie woleliby to jakąś wpadkę Urugwaju, żeby zagrali oni z Paragwajem, więc cóż, to Urugwaj czy Paragwaj w półfinale? Urugwaj, mimo wszystko, Sanabria, Valverde z bramką oraz Rossi, więc cóż, Argentyna kontra Urugwaj w pierwszym półfinale naszego Copa America. No i teraz pytanie, czy Meksyk zmierzy się z Brazylią? No tak oczywiście powinno być, no ale już same półfinały zapowiadają się naprawdę ciekawie. No i te najsilniejsze drużyny tak naprawdę zostają, a wiemy, że to nie jest takie często. No i przed nami ostatni ćwierćfinał USA kontra Brazylia. No jeżeli Brazylia tutaj nie wygra, no to będę mocno zdziwiony, tak szczerze. Więc cóż, no kolejna chwila prawdy, czy zagrają, kto zagra z Meksykiem? Remis i po rzutach karnych dopiero Brazylia wygrywa. Adams, Militao, no Casemiro nie trafia także karnego, troszkę tych karnych widzimy było. Neymar z czerwoną kartką także, tutaj Pulisic, Vinicius Junior z bramkami, więc cóż. Argentyna kontra Urugwaj, Brazylia kontra Meksyk. No i tak wyłonimy drużynę, które zagrają w finale, ale wiemy, że także na Copa America jest mecz o trzecie miejsce, więc no jeszcze na pewno cztery mecze przed nami, więc zobaczymy co to będzie. Więc przed nami pierwszy półfinał Argentyna kontra Urugwaj, kto zagra w finale, przekonamy się już teraz. Może teraz objawi nam się Grzeniusz Messiego, bo wiemy, że w żadnym meczu nie zdobył jeszcze ani jednego gola, więc cóż, Argentyna kontra Urugwaj
i 3-3 w rzutach karnych 2-0, więc tej rzutów karnych nikt nie trafił, tym bardziej Messia, czy tutaj jakaś bramka Messiego? Julian Alvarez, dwie bramki, Araujo, Bentancur, Rodrigo de Paul, Rossi 3-3. No i po rzutach karnych dopiero, ale widzimy, że tutaj skuteczność to była wręcz zerowa, więc Argentyna zagra w finale, czy z Brazylią, zaraz się to okaże, a Urugwaj powalczy o trzecie miejsce. No ale ta skuteczność rzutów karnych jest naprawdę, no, niesamowita. No i przed nami drugi półfinał, Brazylia kontra Meksyk. No i zobaczymy, czy Brazylia zagra właśnie z Argentyną w finale, czy jednak to trzecie miejsce cały czas będzie się ich trzymało. Chwila prawdy, 3-0, Richarlison, Neymar Jr. Neymar Jr. z dwoma bramkami, więc on strzela w przeciwieństwie do Messiego, więc Brazylia, Argentyna finał, zaś Meksyk z Urugwajem o trzecie miejsce, więc zaraz widzimy się w tych meczach. No i cóż, zobaczymy, czy Brazylia, czy Argentyna sięgną po złoto. No i przed nami mecz o trzecie miejsce, Meksyk kontra Urugwaj. No mecz tak naprawdę pocieszenia dla dwóch reprezentacji, no ale zobaczymy, kto będzie na miejscu czwartym, a tutaj trzecim. Na miejscu czwartym Meksyk, na trzecim Urugwaj, Fede Valverde oraz Rossi z bramkami. Więc cóż, no Urugwaj dostaje brąz, Meksyk nie dostaje tak naprawdę nic. No i czas zaraz na creme de la creme i zobaczymy, kto zgarnie miejsce pierwsze w tym odcinku, a kto drugie w sumie, no logicznie. No i chwila prawdy, no dwie najlepsze reprezentacje z tego kontynentu, czyli właśnie Argentyna oraz Brazylia. No i teraz dowiemy się, kto wygra Copa America 2024 i po dogrywce Enrique z bramką. No i Brazylia wygrywa, Messi bez żadnej bramki, McAllister w karnego, no dużo złego naprawdę tej symulacji. No i widzimy, że mimo wszystko, no Brazylia wygrywa. No a ten półfinał nas pokazał, że Argentynie nie szło aż tak dobrze, a Brazylia, no, udało się wygrać, więc no trzeba im przyznać tutaj chwałę i tak dalej, więc Brazylia wygrywa naszą symulację, jak będzie naprawdę, przekonamy się już za półtora miesiąca, więc cóż, więc ja oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że jak wam się spodobało, jeszcze tak, to zostawcie łapkę w górę, jakiś fajny komentarz i tak dalej, no i słyszymy się w kolejnych odcinkach na kanale, do usłyszenia i cześć!